Cześć, z tej strony ja Anna Salwa, trenerka zdrowia, witajcie serdecznie w kolejnym keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Pierwsze pytanie dzisiaj mamy od Aleksandry. Dieta keto niestety do najtańszych nie należy. Teraz przy rosnących cenach to odczujemy jeszcze mocniej. Czy jakieś dobre rady na temat taniego keto się znajdą? Droga Aleksandro, e, myślałam o tym, żeby nagrać taki film e, właśnie o tym, jak jeść na keto tanio, bo myślę, że też wiele mitów krąży o tym, że ta dieta jest bardzo droga, więc e, dajcie znać, proszę, w komentarzach, jeżeli e, więcej osób będzie zainteresowanych, to może po prostu takie. E, Tanie keto i takie po prostu wyliczenie, i gotowy jadłospis na jeden dzień, Wam przygotuję. Natomiast tak naprawdę tłuszcz jest gęsty kalorycznie, więc wcale na keto nie jemy, nie musimy jeść aż tak dużo jedzenia i też nie musimy jeść tak często jak na przykład nieraz na high carbie, gdzie tam jemy po, powiedzmy po 5-6 posiłków dziennie. Tutaj, jeżeli są to dwa, to moim zdaniem, suma summarum, jak sobie to dobrze przeliczymy, to wcale to nie wychodzi drożej. Ale żebyśmy, żebym nie była gołosłowna, to takie konkrety mogę Wam w najbliższym czasie zapodać, jeżeli tylko chcecie. Pytanie od Justyny. Wspomnisz o, o sprawdzaniu własnej reakcji organizmu na dozwolony w keto słodzik. Jak najlepiej sprawdzić, czy nie ma wyrzutu insuliny? Do 30 minut po posiłku z 70-gramowym deserem z ksylitolem mój poziom cukru we krwi wynosi 5,7 mm, a na czczo 4,5-4,8. E, Justyna. To jest w filmie Justyny w ogóle jest pod właśnie moim, z tego co pamiętam, filmem o słodzikach i rzeczywiście tam mówiłam o tym, że można sobie po prostu sprawdzić jak na dany słodzik reagujemy. Więc wyrzut insuliny do, wyrzut, przepraszam, glikemii do 5,7 po zjedzeniu posiłku, jest dość normalny. To nie jest normalny wyrzut, który byłby po, po posiłku takim, który nie zawiera cukru, ale jak wiemy ksylitol nie ma indeksu glikemicznego 0, tylko jego jeżeli dobrze pamiętam, 10, więc tam jakby no, są węglowodany. Dlatego na samej kota adaptacji ksylitol może dla niektórych osób nie być najlepszy. To, czego mi tutaj brakuje w tych Twoich pomiarach, to sprawdzenie, co się zadziało po dwóch godzinach, bo pod kątem twojej reakcji glikemicznej bardzo ważne jest to, że z tego poziomu bazowego, który u Ciebie jest dobry, 4,5-48, pół godziny do godziny mamy najwyższy pik po posiłku, czyli to się podniosło do 5-7, więc ja nazwałabym to jakby, no w granicach naprawdę takich OK, patrząc na to, że to nie jest białkowo-tłuszczowy posiłek, no i to też nie jest sam Xylitol, tak? tylko pewnie jakoś to zbilansowałaś też pod kątem białkowo-tłuszczowym i teraz brakuje nam tej informacji na jaki poziom spada po dwóch godzinach mniej więcej Twoja glikemia, bo ona powinna spaść do poziomu bazowego, czyli jeżeli sprawdzisz sobie i okaże się, że Twoja glikemia to jest właśnie powrót do tego 4,5-4,8, no to super i to znaczy, że Twoja reakcja glikemiczna na ten deser konkretny z ksylitolem jest naprawdę w porządku. Pytanie od Marcina. Mam pytanie. Od miesiąca zmieniłem styl życia. Dieta, keto i więcej ruchu. Mam już pewne korzyści. W tym roku jednak mam wyjazd do sanatorium i boję się, że nie będę mógł kontynuować keto. Jak sobie z tym poradzić? Drogi Marcinie, więc jeżeli nie będziesz mógł kontynuować keto. To nie znaczy, że to jest jakiś koniec świata, bo równie dobrze, jeżeli będzie to low carb i nie będzie to dieta stricte ketogeniczna, to i tak będziesz pewnie czuł się lepiej niż zmieniając to na wysokie po prostu węglowodany. I w sanatorium, ja wiem, że nie możesz sobie pewnie wybierać dokładnie, co chcesz jeść, ale jeżeli postawisz na przykład na mięso, rybę, warzywa, może weźmiesz ze sobą, jeżeli tam nie będzie, nie wiem, jakąś oliwę, czy jakiś inny rodzaj oleju, a może nawet MCT, i będziesz sobie po prostu dodawał do tych potraw, a zrezygnujesz, nie wiem, z ziemniaków, ryżu, makaronu, to możesz nawet pozostawać w stanie ketozy i jakby myślę, że jest to dobra opcja i ja już Miałam chyba dwie osoby właśnie pod swoją opieką, które do sanatorium wyjechały. Wzięły sobie właśnie kilka takich produktów typu jakieś ketokrakersy, gotowe pieczywo, orzechy, jakieś masło orzechowe, takie produkty, które można ze sobą wziąć na wyjazd i tutaj odsyłam cię do moich filmów właśnie a propos tego jak się zorganizować na wyjazdach. I po prostu jakby wspomagając się tym, jedząc mniej więcej, oczywiście nie licząc tego wszystkiego dokładnie w tym sanatorium, bo to nie o to chodzi, postaraj się tam wypocząć i po prostu dbać o siebie, ale można naprawdę się dobrze czuć i na takim keto low carb sobie pozostawać, więc myślę, że naprawdę jesteś w stanie to ogarnąć. Powodzenia. Pytanie od Magdaleny. Mam pytanie odnośnie poziomu cukru na adaptacji. Dwa razy przechodziłam na keto i za każdym razem miałam ten problem. Na drugi, trzeci dzień adaptacji rano czuję się bardzo słabo, mój cukier spada poniżej 40. Czuję lekkie obawy po raz trzeci przechodząc adaptację, chociaż na samym keto czuję się bardzo dobrze. Czy jest jakiś sposób, żeby poradzić sobie z takimi spadkami cukru? Pozdrawiam. Magdo, więc jeżeli u Ciebie występują takie objawy hipoglikemii podczas samej keto adaptacji to jakby jest to możliwe i w ogóle jest też możliwe, że przechodząc po raz kolejny tą ketoadaptację, czyli już gdzie twój organizm lepiej sobie z tym radzi, to nie powinnaś tego odczuwać, tak? Czyli jest taka szansa, że to, się, to uczucie się w ogóle nie pojawi, ale jeżeli mamy hipoglikemię i przechodzimy ketoadaptację, to jedną z metod na to, żeby... Jej nie odczuwać w taki sposób, to jest po prostu łagodniejsze przejście w tą ketozę. Więc nie od razu obcinanie do 20 gramów węglowodanów, ale najpierw low carb i stopniowo zmniejszanie tych węglowodanów. Więc to jest jedna opcja, zrobienie tego po prostu wolniej. Druga opcja to, jeżeli rzeczywiście ten cukier bardzo spada, to zwiększenie ilości węglowodanów, czyli nawet jeżeli jesteś na niskich węglach, ale czujesz, że coś takiego się może wydarzyć albo się wydarza to po prostu zwiększasz węglowodany, ale możesz też spróbować jakby zwiększyć sobie ogólną kaloryczność żywienia, bo może to być też spotęgowane tym, że jesz za mało na przykład na tej adaptacji, więc ogólną kalorykę podnieść, a także zastosować suplement BHB egzogenny. Jeżeli rzeczywiście się keto adaptujesz i zastosujesz sobie to BHB, to po prostu to powinno przyspieszyć Twoje wejście w stan ketozy i być może w ogóle uniknąć tych epizodów hipoglikemii. I mamy jeszcze jedno pytanie. Pęcelek. Ja na Keto jestem od ponad dwóch miesięcy, dość długo się adaptowałam, około 4 tygodnie. To wcale nie tak bardzo długo. E, bywało, że gorzej się czułam, ale nie było tragedii. Po miesiącu przyszedł ten cudowny stan. Niestety od niedzieli masakrycznie pogorszyło mi się samopoczucie. Ból głowy, osłabienie mięśni skurczy, ciągoty na słodkie, brak się łospałość. Czuję, że dałam ciała. Ostatnie dwa tygodnie nie dosypiałam, miałam dużo stresu i przez dwa dni mało piłam i nie brałam suplementów. Wyniki na paskach do moczu są blado różowe. Mam zamiar ogarnąć urządzenie do pomiaru z krwi. Ketony w małej ilości w moczu są. Czy pogorszenie stanu wiąże się z wyrzuceniem sketozy? E, moja droga, jest to bardzo możliwe, natomiast to, że po czterech Tygodniach, teraz jakby ten kolor na paskach do moczu jest bardzo jasny, to nie świadczy o tym, że cię wyrzuciło z ketozy, bo to może świadczyć o tym, że się do niej zaadaptowałaś. Czyli możesz być wciąż w stanie ketozy, jeżeli tutaj nie, nie wiem, jakoś nie doładowałaś węglowodanów, ale to twoje pogorszone samopoczucie wiąże się z tym, o czym ja jakby właśnie bardzo często mówię, że samo przejście na keto pod kątem żywienia nie rozwiązuje nam tematu. Jeżeli nie dosypiasz, nie odpoczywasz, nie regenerujesz się nie pijesz odpowiedniej ilości wody, jeszcze jak napisałaś, nie, nie brałaś suplementów, czyli nie przyjmowałaś prawdopodobnie elektrolitów, to dodatkowo przypuszczam, że się odwodniłaś i tutaj po prostu te, no ten, to wszystko poza żywieniem spowodowało to pogorszone samopoczucie. Nadal możesz mieć ciała ketonowe we krwi. Tutaj rzeczywiście, jeżeli będziesz miała glukometr do pomiaru z krwi, to jest to dużo bardziej wiarygodny pomiar. Więc możesz sobie to sprawdzić i możesz pozostawać jakby tutaj w jakimś lekkim stanie ketozy, ale po prostu, no, dopóki nie ogarniemy reszty, to ketoza to nie jest jakiś po prostu jakiś cudowny stan, który pozwala nam być w ogóle super człowiekiem, który nie musi spać, odpoczywać, pić wody itd. Tak tak to myślę, że wiecie. Więc ym, mogło cię wybić to z ketozy, bo, bo nieraz też miałam już takie przypadki podopieczne, gdzie jakiś brak snu czy praca zmianowa bardzo utrudniało to wejście w ketozę. I rzeczywiście te ciała ketonowe, na przykład u jednej osoby na nockach, kiedy tam było pod rząd więcej nocek, to były bardzo nisko, a kiedy ten styl był taki dnia, był taki bardziej nazwijmy to normalny, czyli zbliżony do naszej chronobiologii, to i samopoczucie, ale też od razu te właśnie wyniki na glukometrze glikamia była niższa, a ciała ketonowe były wyższe. Więc to na pewno ma znaczenie. No, także po prostu dbaj o siebie, i to jest taka chyba ogólna rada, że, że musimy po prostu tak holistycznie i całościowo podejść do naszego organizmu, jeżeli zależy nam na tym, żeby było dobrze. A wiadomo, że chwilowe jakieś sytuacje, stresy i tak dalej się zdarzają, więc też nie ma co się tam użalać i, i biczować, tylko po prostu na tyle, na ile możemy, to działamy. No dobrze, moi drodzy, i tym miłym akcentem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.